Kierownica Keja oficjalnie uruchomiona na naszym stole testowym. Tutaj czujnik w ręce i próbujemy. Prawa, lewa, pięknie reaguje. Także teraz czekają nas testy już w ciągniku. Pierwszy test kierownicy Keja na powiedzmy takich ustawieniach. No, z dupy 105 Proporcjonal maksimum 109 i minimum 10 Także zaczynamy ładnie. Pyk włączamy rewersik przycisk. O, jest, pyk jedziemy. Jeszcze w takiej wąziźnie, że jak tam, no jeszcze tutaj jest ten problem, że troszeczkę mi. Gubi RTK, bo to pomiędzy dachem a ścianą, ale jakąś tam dokładność, powiedzmy, w miarę utrzymuje. Jadę tam sobie 8 na godzinę, także to już nie jest aż tak, powiedzmy. O, teraz właśnie zgubił RTK. Także pięknie kierownica kręci. Jeszcze, jeszcze jeden zakręcik. Ładnie, 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 naprawdę kurczę. Troszeczkę jeszcze trzeba go dorobić, także pierwsze testy Keja zakończone, jest, jest w pytkę. Takie podsumowanie wieczorne po pierwszych testach Keja. Powiem szczerze, że naprawdę ten silnik, ta kierownica no jest bardzo, bardzo kurczę fajna, jeśli chodzi o wgrywanie oprogramowania do Tensi, no bo to w sumie tylko chodzi o Tensi, to jest naprawdę jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo proste, używałem pierwszy raz w sumie tego Tensi Flashera, bo wcześniej to się robiło troszeczkę inaczej i powiem szczerze, że jeśli chodzi o, o wgrywanie tego oprogramowania, to jest po prostu no prościej już się nie da, podpinasz pod, pod komputer przez tutaj ten port USB. Włączasz, włączasz Tensi flashera, wybierasz odpowiedni program. No akurat tutaj w tym, w tym przypadku, no to było to po prostu oprogramowanie do, do Key, nie ma tam żadnych jakby różnych, różnych wersji, jest, jest tylko jedna, na ten moment. No, i to by było na tyle, jeśli chodzi o, o wgrywanie, o wgrywanie oprogramowania. No, wiadomo, na, na F9P jest, jest takie samo. Jedyna tutaj różnica, tak jak widać na płytce, brak cytrona. Brak cytrona, dlatego że. Że tutaj jest sterowanie, sterowanie tą kierownicą, tym silnikiem, poprzez, poprzez połączenie Canbus, i dokładnie tutaj znajduje się to wszystko w tym miejscu. Tutaj jest, jest akurat płytka V4, i ona posiada tylko jedno, jedno wyjście Can, ale to tutaj w zupełności wystarcza pod tą kierownicę i to w sumie jeśli chodzi o płytkę, no to byłoby, byłoby na tyle tutaj jedyne co mogę jeszcze powiedzieć to oprócz tam wiadomo przycisku oprócz, oprócz zasilania oprócz, oprócz czujnika skrętu musimy się wpiąć musimy się wpiąć pod pin 16 i 17 i to są dwa wyjścia Kan, dokładnie już teraz nie pamiętam, jakie to tam było oznaczenia, ale, ale to są dwa wyjścia, tutaj właśnie dwa piny, z których wychodzi Kan. Podłączamy je odpowiednio 16 pod 6, pod 17 pod 7. Tutaj właśnie na kierownicy zaraz ją może tutaj złapię, bo ona jest dosyć ciężka. No ale chodzi po prostu tutaj o to, tu jest, tu jest szóstka, tu jest 7. I pod te dwa podpinamy właśnie przewód. Przewód, który tutaj już się dowiedziałem, że powinien być przewodem ekranowanym i skręcanym. Można kupić takie, takie że tak powiem, gotowe przewody. Pod jedynkę i pod dwójkę podpinamy zasilanie. I to jest w sumie całe podpięcie pod, pod kierownicę. Teraz yy, dalej, bo tutaj na pewno ktoś będzie pytał: a jak to jest z tymi adapterami? Bo tutaj naprawdę jest, jest yy, bardzo duży wybór. Tutaj jest akurat adapter T. Ej, z tego co pamiętam, ale mogę się mylić, to jest to adapter. Cóż czekaj, tak, W to jest do, do dojca. Yy, T to jest yy, do kuboty. Tutaj akurat do kuboty będziemy też zakładać. U mojego kuzyna. Mamy takie ładne ładne szybko złączę tutaj są akurat te piny znaczy akurat chyba we wszystkich tak będzie do przylutowania przewodów ja akurat dzisiaj tego nie używałem tylko po prostu na krótko powpinałem przewody przewody do do, do gniazda jeśli chodzi o w ogóle samą kierownicę to powiem szczerze że jest ona naprawdę no do... Mam porównanie jakby z zębatkami z silnikiem normalnym zwykłym 12V tym PG45 Tym PG45 który tam też mam na sklepie i z mocowaniem To mocowanie odchylane jest fajne te zębatki też są spoko jeśli chcemy użytkować Tak według mnie to jest teraz taka typowo prywatna yy, opinia przy jednym ciągniku powiem szczerze, że nawet to przekręcanie tych zębatek no, no, zajmuje troszeczkę czasu. I no, jak dla mnie, oprócz tego, że zostaje ta, ta powiedzmy oryginalna kierownica, to, to, to nie ma to, to jakiegoś takiego. Nie jest to jakieś super rozwiązanie. Też wiele osób, wiele, znaczy też nie jest złe, ale. Wiele osób też na przykład powie, jak sobie tam zobaczycie, może też wrzucę takie zdjęcie tutaj na filmiku. Yy, wiele osób też mówi, że no można sobie wkręcić na przykład palec, bo nie ma żadnej osłony. No nad tym też tutaj jakby tak pracuje. chciałbym coś tam zrobić, jakąś osłonkę. No ale to wiadomo, na wszystko potrzeba czasu. I no to to jest jeden taki minus, no te zębatki no kurczę też się ścierają. Yy, też nie są wieczne jeśli chodzi o ten silnik tutaj K, okay, no to powiem szczerze, że na ten naprawdę naprawdę ten pierwszy test, który tutaj zrobiłem zrobiłem na tym podwórku jestem naprawdę yy, mega zaskoczony bo byłem no jakiś czas temu jeszcze dosyć sceptycznie do tego silnika yy, nastawiony mówię, a kurcze yy, tyle kasy jeszcze wystaje tak mocno, no bo nie widziałem tego na żywo. Wystaje tak mocno, a tutaj się okazuje, że no faktycznie no tą grubość, grubość tego silnika, czyli tam powiedzmy, no kurczę, hmm, nie wiem, to nie jest może 10 cm, może troszeczkę mniej, może troszeczkę więcej. Jest wystaje, wystaje wyżej. Ale tak, tak, patrząc na to, jak wiadomo z przyzwyczajenia, czasami się też ten rewers przełącza przód, tył, tak jak u mnie na przykład w John Deere, no to to nie robi aż takiej dużej różnicy. Może będzie też troszeczkę inaczej, jeśli będzie ta kierownica już o tej większej średnicy. Bo to jest akurat tutaj ten starszy wypust, ja to już jakiś czas temu miałem zamówione, ona też troszeczkę czekała. I no, może przy większej średnicy będzie inne to odczucie, ale ogólnie muszę powiedzieć, że jeśli całość tutaj będzie dopracowana pod tym względem, względem jeszcze montażu, bo tutaj ja już na przykład zauważyłem, że to ich oryginalne mocowanie, które tutaj jest z tą, z tą taką tulejką, z tą taką rurką, prętem, no przynajmniej u mnie w rządzirze na pewno więcej problemów przysparza też już zauważyłem, że musiałbym robić tak samo jak do tego oryginalnego oryginalnego do tego mocowania mocowania tego brick-bricka też też trzeba robić dziurki w obudowie, w obudowie kolumny, żeby przykręcić jakiś tam kątownik żeby przymocować to te mocowanie ten silnik tutaj już myślę, że da radę to zrobić przynajmniej w John Deere już widziałem też w Kubocie kolumnę kierowniczą że będzie to można zrobić bez żadnych przeróbek kolumny kierowniczej po prostu, no teraz to jest na odwrót kierownica, ale okręcamy to od drugiej strony przykręcamy przykręcamy frest tak samo jak, jak przy zwykłej kierownicy przy zwykłej kierownicy, ojejku nie pokażę przy zwykłej kierownicy przykręcamy Przykręcamy to tą oryginalną nakrętką. Kierownica, już wtedy, wtedy się trzyma, jest na frezie, yy, nigdzie nam nie ucieknie. A później, tylko tutaj dorobimy taki myślę, albo Keja będzie dorabiać, albo, albo ja tutaj na szybkości po prostu porobię takie kątowniki i będzie to na zasadzie. Yy, Takich powiedzmy odbojników, coś podobnego jak, jak w ATU 300, ATU 300 yy, John Deere'a I po prostu ona się będzie tutaj zapierać yy, o, o tą kolumnę kierowniczą. I moim zdaniem to będzie bardzo. O wiele wygodniejsze rozwiązanie jak tutaj teraz z tym z tym prętem, takie trochę jest, no to mi się akurat nie podoba. Ale to są takie rzeczy powiedzmy kosmetyczne, to można naprawdę przerobić. Tu jest to przykręcane. Pierwsze wrażenia są naprawdę bardzo, bardzo pozytywne. Myślę, że gdybym zaczynał swoją przygodę i widział to rozwiązanie faktycznie tak na własne oczy, to chyba bym się nie bawił w w, ten, w te zębatki drukowane, w, w te silniki, tylko właśnie od razu poszedłbym w tą keję bo miałem też takie sytuacje, że powiedzmy, no kończyłem uprawę, uprawę jednym, jednym dżonkiem, właśnie tym 7530, którym dzisiaj jeździłem. Przekładałem zębatki, czy tam, no nawet ja już później przekładałem całą kierownicę razem z zębatkami, bo to w sumie to samo, do 6930 premium. I no silnik musiałem, yy, musiałem odkręcać, przekładać. Yy, no, no, jakby tutaj to trzeba było trochę pokombinować. Miałem już wiązki porozkładane, także też tam nie było problemu z tym wpięciem. I co? I myślę, że z tą kierownicą yy, zajęłoby to na pewno yy, mniej czasu. Bo to jest tutaj kwestia, naprawdę mówię, gdyby, kiedy będzie już zrobiony ten, yy, ten kątownik z tymi, z tymi takimi gumowymi odbojnikami. To naprawdę to jest kwestia odkręcenia tutaj tej jednej śruby, która, która przykręca tą kierownicę, wypięcia wtyczki, no i kierownica jest na wierzchu. Zakładamy oryginalną kierownicę, z tym lecimy do drugiej maszyny. Jeśli no na przykład to nie są ciągniki tej samej marki, no to po prostu musimy tutaj odkręcić te sześć śrub tego właśnie adaptera. Przekładamy adapter, no to to jest powiedzmy jakaś taka dodatkowa praca, no ale to, to, to już jest jakby. No inaczej tego nie zrobimy. I, I śmigamy. Jeśli jest rozłożona wiązka, jeśli jest czujnik, to raczej no musi być, bo to już raczej nikt nie przykłada czujnika z maszyny do maszyny. Bierzemy nawet, nawet tablet, bierzemy sterownik, wypinamy to wszystko, ewentualnie w, w tablecie. No to wiadomo, trzeba, trzeba zmienić ustawienia, no bo to są inny kąt skrętu. Wszystkie inne ustawienia Tak myślę więc więc yy, Tutaj to przekładamy przepinamy i naprawdę kurczę yy, Można śmigać Także już tak kończąc naprawdę yy, Ktoś powie a bo kurcze teraz będziesz sprzedawał te kierownice <laughs> to, to polecasz powiem szczerze Dla każdego coś dobrego Ja osobiście powiem tak że dla osób, które chcą przekładać między maszynami, które nie chcą się jakby bardzo, bardzo napracować i rzeźbić, jeśli chodzi o mocowanie tych, tych silników 12V PG45, gdzieś tam z tymi zębatkami, szukaniem zębatek, drukowaniem tych zębatek, gdzie te druki też nie są aż takie tanie, szczególnie jeśli ktoś tam chce mieć z jakiegoś lepszego materiału, który się mniej ściera, czyli powiedzmy już to minimum, ale raczej. Yy, duża część osób też już celuje na przykład w ABS czy ABS to jak najbardziej ta kierownica zda yy, zda moim zdaniem egzamin mówię jest naprawdę, naprawdę yy, to, to, to dosyć dosyć przemyślane nie miałem tutaj problemu żeby, żeby coś mi właśnie przeszkadzało żeby gdzieś ta, 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 ten silnik yy, zahaczał o przepraszam Jedyne co to musiałem podłożyć tutaj, akurat w 7531 podkładkę, bo troszeczkę za nisko, za nisko zeszło, ale to jest powiedzmy. No to nie jest, nie jest jakiś tam problem. Także wkładamy, wkładamy silnik, przykręcamy, przykręcamy główną śrubą. Tutaj kątownik z odbojnikami i, i wpinamy wtyczkę i jazda. Także dajcie znać, co wy w ogóle na ten temat myślicie, tych, yy, tych silników. No, tak jak mówiłem, dla mnie to jest, to jest bardzo fajna sprawa. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam do dołączenia do naszej grupy facebookowej Agio Open GPS Polska Grupa Wsparcia. Wpadnijcie również do naszego sklepu nawisklep.pl, gdzie możecie nabyć wszystkie potrzebne części do nawigacji Agio Open GPS.